Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj będzie troszeczkę historycznie, troszeczkę publicystycznie i troszeczkę informacyjnie. Ten news będzie inny niż wszystkie pozostałe. Może nie jest to news, ale nie wiedziałem właściwie do jakiej kategorii zaliczyć ten film, dlatego zrobiłem jako news. Zrobiłem go też dlatego, gdyż 30% widzów na moim kanale to ludzie bardzo młodzi, w wieku od 13 do 17 lat. Słuchajcie, stanowicie bardzo dużą grupę. Mimo tak młodego wieku uważam, że powinniście nad pewnymi sprawami już zacząć się zastanawiać. Mimo to, że jesteście oczywiście dziećmi i nie obrażajcie się o to, jeżeli ktoś was tak nazywa. Słuchajcie, to nie jest wada, to jest wasza zaleta. To, że jesteście dziećmi, jest waszą zaletą, ponieważ po prostu całe życie przed wami. Możecie z nim zrobić cokolwiek chcecie. I ja na tym kanale będę wam również usiłował przekazać jakieś tam treści. Jeżeli tylko część z was chociaż troszkę się zastanowi nad tym, co mówię, to już to będzie mój ogromny sukces. Dzisiaj sprawa, która właściwie jest z pozoru błaha, natomiast nie do końca. Związana oczywiście z WOT-em. Najłatwiej przekazać taką treść, jeżeli powiąże się to na przykład z grą komputerową, jest to super. Otóż, moi drodzy, ostatnio na forum huczę o pewnej sprawie, mianowicie na, jak wiecie, w World of Tanks mamy do dyspozycji pewnego rodzaju napisy, które możemy tam sobie zakupić i są one na czołgach, prawda? Otóż w ostatnim chyba, nie wiem czy to w ostatniej łacie, w każdym razie, ponieważ ja nigdy nie kupowałem tego, ale pojawiły się napisy za Stalina i tak dalej. Oczywiście nie tylko polscy gracze się oburzyli, ale w ogóle cała Europa praktycznie zachodnia, może nie w takim stopniu jak Polacy, ale jednak, no stwierdziła, że nie wypada, aby tego typu napisy były, ponieważ Stalin wiadomo, kim był w rzeczywistości. Wiadomo też, kim był według historii rosyjskiej, czy też radzieckiej, należałoby powiedzieć. Był człowiekiem przede wszystkim dla nas, tym, który ma krew na rękach kilkuset tysięcy naszych rodaków. Minimum kilkuset tysięcy naszych rodaków. Dlatego tego typu napisy są, wydaje mi się, niestosowne. Europejskie community zareagowało natychmiastowo i naprawdę bardzo, bardzo mi się to spodobało. Mianowicie te napisy zostały usunięte. Jeżeli nie propagujemy faszyzmu, co jest rzeczą naturalną, no to nie propagujmy również stalinizmu, prawda? I to jest fajne. Natomiast ostatnie wydarzenie, chyba wczoraj to się stało, mianowicie oświadczenie, które tutaj zostało zamieszczone, dokładnie obrazuje nam, jak wygląda historia w Rosji, czy też w państwach, które się zrodziły z byłych republik radzieckich, jak to tam funkcjonuje, jak postrzegany jest Stalin i wreszcie jak mało do powiedzenia ma europejska część firmy Wargaming w stosunku do tej, która jest na wschodzie. Przeczytam wam to oświadczenie, albo jego fragment, nie będę wszystkiego czytał. Choć Józef Stalin jest postacią kontrowersyjną, a jego postępowanie wywołuje u wielu osób bardzo mocne reakcje i jest surowo oceniane, to Wargaming nie neguje jego wkładu w przezwyciężenie faszyzmu zagrażającego Europie i światu w XX wieku oraz jego roli jako jednego z przywódców koalicji antynazistowskiej. Zdajemy sobie sprawę, że część członków naszej globalnej społeczności może się czuć urażona nazwiskiem Stalina i rozumiemy taką reakcję, jednak staramy się wiernie przedstawić tamtą epokę, dlatego też nie będziemy usuwać z naszych gier żadnej zgodnej z historią zawartości, której używanie nie zostało zakazane przez międzynarodowe lub państwowe prawo. Przypominam wam, że u nas szerzenie komunizmu jest chyba prawnie zakazane, o ile dobrze wiem. Od tej pory zamierzamy ściśle przestrzegać tego stanowiska i zgodnie z nim wprowadzimy ponownie do gry napisy związane z nazwiskiem Józefa Stalina we wszystkich regionach wraz z aktualizacją gry World of Tanks do wersji 8.8. Innymi słowy, co to oznacza? To oznacza przede wszystkim potężny psztyk w nos całego zespołu europejskiego Wargamingu. Dokładnie zostało im pokazane miejsce w szeregu, tym samym, prawda? I dlaczego ja robię ten materiał? Otóż, moi drodzy, historia się zmienia. Ja wiem, że zwłaszcza właśnie robię dla tych młodych moich widzów. Słuchajcie, wiem, że dla was dzisiaj to są sprawy, które was tak na bardzo nie obchodzą. Bardziej was obchodzi, nie wiem, jaki tam nowy model iPhone'a wychodzi, albo jaki kawałki nagrał jakiś tam hip-hopowy zespół nowy, czy tam wykonawca. I tak dalej. I to jest naturalne. Jesteście młodzi, macie do tego pełne prawo, jak najbardziej. Natomiast chciałbym was uświadomić
już w tej chwili, że historia jest zmieniana. Ta historia, którą my znamy, zmienia się bardzo powoli. To nie następuje, te zmiany nie są jakieś drastyczne, dlatego normalnie się tego nie zauważa. Ale niestety od was będzie zależało to, jak tą historię przekażecie swoim dzieciom, które kiedyś w przyszłości mieć będziecie. I czy przekażecie ją tak, jak usiłują w tej chwili Niemcy. Niemcy, których ja bardzo lubię. Uważam, że są narodem niezwykle zorganizowanym, niezwykle solidnym. Naprawdę. Czy przekażecie taką wiedzę, że nas w 1939 zaatakowali naziści, czy nas zaatakowali Niemcy? Czy obozy koncentracyjne były dziełem nazistów, czy Niemców? Obecnie, słuchajcie, w wielu programach, coraz więcej programów telewizyjnych, które są chyba głównym źródłem wiedzy dla, powiedzmy, szarego człowieka, wojny nie wywołali Niemcy, wywołali naziści. Polski nie zaatakowały Niemcy, tylko naziści. Słuchajcie, różnica jest diametralna. No, oczywiście Niemcy nad tym pracują, żeby ciągle nie kojarzyć ich narodu jako tego. W końcu dojdzie do tego, że zwykły taki człowiek, gdzieś tam mieszkający, nie wiem, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, na jakiejś farmie, czy jakiś zwykły robotnik, on nawet nie będzie kojarzył, że naziści to są Niemcy, prawda? Bo on może na mapę nigdy nie spojrzy. I tak samo rzecz się ma z Józefem Stalinem. Józef Stalin w Rosji jest postrzegany zupełnie inaczej niż u nas, ze względów oczywistych, prawda? Książka do historii rosyjska jest zupełnie inna i fakty, które tam są przedstawione, są zupełnie inne od tych, które mamy w polskiej książce do historii. Apel jest mój, głównie ten film robię dlatego, ponieważ na forum jak zwykle panuje zacietrzewienie, są tam zalogowani ludzie młodzi i są tam posty, które bardzo mi się nie podobają. Mianowicie zacietrzewienie nasze dochodzi do tego, że pojawiają się posty, skoro są symbole stalinowskie, to dlaczego nie przywrócić symboli hitlerowskich, prawda? Nawet są tam posty typu: jeżeli są stalinowskie, to żądam przywrócenia również symboli hitlerowskich. Słuchajcie, jest to głupota, jest to debilizm i tego należy się wystrzegać. Dlaczego? Ponieważ tego typu rzeczy mogą być bardzo, bardzo łatwo zmanipulowane. Mianowicie, ktoś może napisać: społeczność polska gry World of Tanks domaga się przywrócenia symboli hitlerowskich na naszych czołgach. Stanowczo się temu sprzeciwiamy, nie będziemy propagować faszyzmu. Wiadomość wyrwana z kontekstu może być użyta na różne sposoby. Pamiętajcie o tym. I nie róbcie tego typu głupot więcej, że żądacie tam jakiegoś, skoro jest Stalin, to żądacie powrotu hitlerowskich tych emblematów. Naprawdę mój ogromny apel do was, nie róbcie tego. Dobra, to chciałem wam przekazać, moi drodzy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem was poinformować, mianowicie tak zwany turniej Tydzień Przewagi Powietrznej. Tak, na stronie, słuchajcie, World of Tanks pojawił się artykuł dotyczący World of Warplanes. To nam daje pewną rzecz. Przepraszam was, że dzisiejszy taki bardziej jest przegadany i mało konkretów w tym newsie, ale postanowiłem coś takiego zrobić. Otóż, moi drodzy, to najbardziej, ja się nawet zalogowałem specjalnie dzisiaj do tego World of Warplanes. Dawno już tam nie grałem. Chyba te konta zostały wyzerowane, bo mam 0 bitew i w ogóle nie mam tam czołgu, znaczy tych, nie czołgów, tylko samolotów porozwijanych. Kiedyś tam miałem chyba ze 2 czy 3 odkryte. Natomiast tam ten serwer świeci pustkami. Jak ja dzisiaj byłem w grze o godzinie, nie wiem, kręcę, to jest 7 rano. Ja wiem, że to jest bardzo wcześnie, natomiast tam jest 500 graczy, no to jest w ogóle jakieś nieporozumienie chyba. Dlatego Wargaming chyba tym artykułem właśnie przyznaje się, że niestety, ale World of Warplanes okaże się klapą, po prostu klapą. I w ten sposób, organizując ten turniej, a chodzi o to, że jeżeli zapiszecie się do tego turnieju i tam będziecie w zwycięskiej drużynie, czy tam armii, jak to się nazywa, to dostajecie 3000 golda do WOTA. W ten sposób albo chcą sobie nabić ilość tych graczy, albo może część ludzi przekonać, żeby w ogóle spróbowali tego World of Warplanes. Ja dzisiaj jedną bitwę rozegrałem, było to tragiczne doświadczenie, naprawdę. Ale postanowiłem, że zrobię jakiś materiał z World of Warplanes, ponieważ byłoby troszeczkę nie fair, gdybym ciągle o War Thunderze mówił, natomiast nie pokazał w ogóle właśnie gry od Wargamingu, dlatego postaram się to w najbliższych czasach nadrobić i taki zupełnie spontaniczny materiał
łącznie z jakąś tam bitwą, na pewno się na moim kanale pojawi. Wiem, że zainteresowanie pewnie nie będzie zbyt wielkie, ale żeby po prostu sprawiedliwości stało się zadość. Informacja główna jest taka właśnie, że jeżeli sobie się zalogujecie do tego tam konkursu ich, to możecie wygrać te 3000 golda do WOTA. Moim zdaniem, zresztą nie będę prezentował swojego zdania, sami musicie ocenić, czy to jest fajna rzecz, czy to nie jest fajna rzecz. W każdym razie treść pełna regulaminu, jak widzicie, jest tutaj. Możemy sobie kliknąć i nagrody macie tutaj gdzieś, bo chyba to nas interesuje najbardziej. A więc jeżeli każdy gracz, który z najlepszej armii w danym dniu otrzyma 3000 złota WOT. Jednak to nie jest takie proste, trzeba znaleźć chyba 6 kolegów i ich ściągnąć do tego. Taka piramida się nam tutaj mało robi. Jeżeli ściągniecie 6 kolegów, tam tą drużynę swoją zainstalujecie. Nie wiem, czy to chodzi o armię, to chodzi o nację. Być może tak. No to jest może to warte świeczki, ponieważ nawet jak tam nam nie pójdzie w ogóle, no ale przypadkiem wygra ta nasza nacja, no to dostaniemy te 3000 złota do WOT. Nie wiem. Oni w ten sposób starają się po prostu zainteresować nas tą grą. Sami musicie zdecydować, czy chcecie w tym brać udział, czy nie. W każdym razie ja tak czułem się w obowiązku, żeby was o tym poinformować, co niniejszym zrobiłem. No i dobra, to koniec tego krótkiego materiału. Mam nadzieję, że nie wynudziliście się przede wszystkim na pierwszej jego części. I na razie żegnam się z wami. Do usłyszenia.